znowu za okropne miauczenie? Miau, to ja, panie, jestem głodny. Ma, ty wiecznie jesteś głodny, ale żeby coś zrobić dla mnie, to nigdy ci nie wychodzi. Miau, ale to nie moja wina. Nie, może moja wina. Och, ty kocie. Ale nie. Dzisiaj mam pewien genialny pomysł. Aż się chyba boję go usłyszeć przy okropnym Gargamelu. Ty to dobrze wiesz, kto jest okropny, ale smurfy tego jeszcze nie wiedzą. Więc słuchaj. Dzisiaj te okropne smurfy organizują festyn fidget spinnerów. Nie, ale co to jest fidget spinner? Och ty, wszyscy wiedzą, tylko ty nie wiesz. No, nie wiem. No więc mnie dobrze słuchaj. Fidget spinner to jest taka biała zabawka, co ma trzy kółeczka i jedno kółeczko po boku. I to się bardzo szybko kręci. Bardzo mi na tym zależy, bo chcę tą zabawką podbić świat. Ale te przeklęte smurfy mają to u siebie we wiosce. Więc pójdziesz tam, udasz biednego kotka i zabierzesz im to i mi tu przyniesiesz. A ja już resztę zrobię. Ale czy ja dam sam sobie radę z takim fidget spinnerem? To nie jest ciężkim? Nie? Och, kocie, ciężki to ty jesteś. Maszeruj już lepiej tam i mi przynieś tego fidget spinnera. A ja tu będę czekał. Tylko pamiętaj, musisz udawać małego, niewinnego kotka. Czy zrozumiano? Nie. No chyba tak. No to ja idę przy okropny Gargamelu. I bez fidget spinnera mi tutaj nie wracaj. Chyba widzę już z daleka wioskę, więc muszę być ostrożny. Jak to udawać smutnego i niewinnego kotka? Mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. Oj, ważniaku, ale ten fidget spinner im sprawia frajdę. A no widzisz, papa Smurfie, taka zabawka, a podbiła prawie cały świat. A no widzisz, za moich czasów frajda było iść do lasu i zbierać jagody, a teraz jakieś fidget spinnery. A no widzisz, papa Smurfie, teraz czasy się zmieniają. Zresztą spójrz na łasucha, jak on się świetnie bawi. Jupi! Ale super! Jupi! Ja dzisiaj będę cały dzień na tym spinnerze, nikomu nie zejdę, chyba że zgłodnieję, bo w sumie już mi coś burczy w brzuchu. No w sumie to już byś mógł zejść, jak widzisz, że kolejka się robi, tak? Nie jesteś sam w tej wiosce, łasuchu? No dobrze, już mi się kończy kręcić, no to teraz najwyżej ty wejdziesz, a ja idę zjeść sobie pysznego biszkopta. Miam. No i co ja z tobą mam? Jak nie jesz, to tylko bawisz się na fidget spinnerze. No już taki jestem. No dobra, to uciekaj jeść do domu, a teraz ja się bawię. No to do później. Do zobaczenia. No, w końcu teraz ja się troszeczkę mogę pobawić. O, ja bym mógł tu też być cały dzień. Miam. Ja bym mógł jeść cały dzień te biszkopciki. Ale w sumie ten fidget spinner też jest fajny. A co to kotka usłyszałem? Gdzieś? Gdzie jest jakiś kotek? Wow, jaki piękny kotek. Cześć, koteczku, chcesz troszkę biszkopcika? Tak. Chciałbym troszkę. No to proszę. Miau, jaki pyszny. No dziękuję, starałem się, ale cieszę się, że ci smakuje. Miau, powiedz mi, piękny smurfie, gdzie mogę się troszeczkę pobawić, bo mi smutno, miau? Słuchaj, u nas w wiosce
Jest fajny fidget spinner i bardzo fajnie się można na nim bawić i obkręcać. Może chciałbyś zobaczyć? Nie, no pewnie zabierzesz mnie tam. Na pewno, ja już kończę biszkopty i idziemy. To śpiechu! Śpiechu! Co ty chcesz? Przecież twoja kolejka już minęła. Miałeś iść jeść? No tak, słuchaj, ja już zjadłem szybko biszkopty. Mam takie pytanko do ciebie. No słucham cię, łasuchu. No wiesz, jak byłem w domu, to z okna usłyszałem miauczynie kotka. No i co? No i wyszłem na zewnątrz, no i był tam taki sobie słodki kotek. Oj, ty to te zwierzaczki kochasz, co? No dobrze, wiesz, że lubię. I on jest tutaj ze mną? Tak? Gdzie? No, stoi o tam. I on by chciał się pobawić troszeczkę fidget spinnerem. Czy mógłbyś zejść, żeby on się troszeczkę pobawił? Bo jest bardzo smutny. Oj, ty to bardziej o te zwierzaki dbasz niż o nas smerfów, wiesz? No, bo ja kocham zwierzaczki. To co? Zszedłbyś? No dobrze, łasuchu, zrobię to dla ciebie, ale tylko na 10 minut. Wow, to super! Dziękuję ci. I widzisz, kotku? Załatwiłem ci fajną zabawę. A jak ty masz w ogóle, kotku, na imię? Ja jestem kot Klakier i bardzo lubię się bawić. Aha, to czyli mogę do ciebie mówić Klakier? Tak, bardzo cię proszę. No to Klakier, wskakuj na fidget spinnera i zobacz, jak to się szybko kręci. No pewno już lecę. Miau. Czy ty coś mówiłeś? Tak. Już idę. No to leć. Ja mu dam fajną zabawę. Jak zaraz ich wioski zginie ten fidget spinner i będą go szukać. Miau. Jak ci się podoba, kotku? Tak, jest bardzo fajnie. Super. No to się cieszę, że ci się podoba. Patrz, Smurfie łacuchu, z tyłu za tobą. Tak, czy coś tam jest? No co ty tam widziałeś? Nic, porywam fidget spinnera. Halo, Klakierze, co ty tam widziałeś? Klakierze? Fidget spinner? Gdzie jest nasz fidget spinner i Klakier? Klakier! Oj nie! Chyba ten Klakier porwał naszego fidget spinnera. Muszę iść szybko powiedzieć papa Smurfowi o tym. Oj nie! Moja wina! Słuchajcie, Smurfy! Śpiochu! Tak, słucham cię. Śpiochu, bo wiesz co? Ten kotek co był? Ten rudy, pamiętasz? No pamiętam, co kazałeś, żebym zszedł z fidget spinnera, bo chciał się pobawić. No tak, właśnie on. To on porwał fidget spinnera. Co? Nie, no nie wierzę. Jak to porwał fidget spinnera? Tak, papa Smurfie. Porwał fidget spinnera. Oj nie. A może ten kot to był kot strasznego Gargamela? Jaki miał kolor, powiedz jeszcze raz, łasuchu. On miał kolor taki biało-rudo-czarny, papa Smurfie. No, to jest właśnie kot Gargamela. Miałem was ostrzec kiedyś, ale gdzieś mi wyszło z głowy, wiadomo. Już nie mam takiej pamięci jak kiedyś. Przepraszam, papa Smurfie, no ja nie wiedziałem. Słuchaj, łasuchu, to nie twoja wina. Ale teraz już wiemy, że kot Klakier właśnie, tak? Klakier miał na imię? Tak, on miał Klakier na imię. No właśnie, kot Klakier jest wstrętnym i złym kotem Gargamela. Teraz nie wiadomo, gdzie możemy znaleźć naszego fidget spinnera. Ale obiecuję wam, moje smurfy, że na pewno go odnajdziemy. Nie wiem jak, ale odnajdziemy. Przepraszam, papa Smurfie. Zawsze wszystko to moja wina. Nie martw się, łasuchu. Na tą chwilę go zastąpimy innym fidget spinnerem. Ale
Trzeba będzie go odnaleźć i odzyskać. Ale mam fajnego fidget spinnera. Nie wiem, a może Gargamelowi też go nie oddam.